Nazywają je posełkami, posełkiniami albo posłami kobiecymi, czasem poślicami. Nie tak łatwo nazwać kogoś, kto jeszcze przed chwilą nie istniał. O kim mowa? Poznajcie bohaterki dzisiejszego filmu. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, leniwy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Posełki 8 pierwszych kobiet Olgi Wiechnik to jest wyjątkowa, inspirująca biografia 8 wyjątkowych kobiet, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem poznańskim. Mowa tutaj o 8 kobietach, które jako pierwsze w historii weszły do Sejmu Ustawodawczego tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Było ich 8. Zofia Moraczewska, Zofia Sokolnicka, Maria Moczydłowska, Jadwiga Dziubińska, Anna Piasecka, Gabriela Balicka, Franciszka Wilczkowiakowa i Irena Kosmowska. To właśnie one przetarły szlaki innym kobietom na drodze ku wyzwoleniu. A to dlatego, że wyobraźcie sobie, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do pierwszego Sejmu Ustawodawczego dostało się 442 mężczyzn i właśnie te 8 kobiet. W końcu kobiety, Polki wywalczyły sobie głos, zyskały głos i tym samym mogły razem wspólnie budować nową Polskę i prowadzić nas ku lepszej przyszłości. Każda z bohaterek posełek jest inna, każda ma inną przeszłość, inną rodzinę, inne konotacje. Każda z tych historii jest po prostu całkowicie odmienna, ma inne swoje początki, a jednocześnie każda z nich jest absolutnie inspirująca. Olga Wiechnik opowiada historię posełek, przybliża nam każdą z tych wyjątkowych postaci i pokazuje, jak to wszystko się zaczęło. Wiem, co sobie myślicie. Zbiorowa biografia, do tego z wątkiem politycznym, z wątkiem historycznym. Nie, to nie dla mnie. Ale uwaga, uwaga, proszę tutaj się nie zniechęcać. Olga Wiechnik nie zanudza nas szczegółami historycznymi, nie wciąga nas w meandry ówczesnej polityki. Co to to nie? W zamian, słuchajcie, buduje spójną, naprawdę zaskakującą, fascynującą opowieść o wyjątkowych kobietach, o wyjątkowych Polkach. O Polkach, które wzięły sprawy w swoje ręce, które wbrew opinii powszechnej, wbrew opiniom swojej rodziny, swoich bliskich, zbuntowały się i wywalczyły swoje prawa. One przeobraziły świat wokół siebie i tym samym, słuchajcie, stworzyły podwaliny pod naszą dzisiejszą rzeczywistość. No dobra, a możecie sobie pomyśleć, a co ja takiego mam wspólnego z tymi kobietami sprzed 100 lat? No co? I tutaj, kochani, przychodzi największe zaskoczenie. Przy lekturze nie mogłam się oprzeć takiemu wrażeniu, że każda z historii posełek jest mi w jakiś sposób bliska. W jaki sposób mogę się z nimi utożsamić, pomimo tego, że minęło już tyle lat i że świat tak poleciał do przodu. A do tego każda z tych historii niezwykle inspiruje, chociaż mnie osobiście najbardziej zainspirowała właśnie Zofia Moraczewska, której historia pokazuje, że nie wolno nigdy zwieszać głowy i trzeba iść dumnie naprzód i nie poddawać się, pomimo przeciwności losu. I za to podziwiam te kobiety, za siłę, za upór, za walkę, którą podjęły wtedy, żeby dzisiaj mogło być tak, jak właśnie jest. Jeśli jesteście ciekawi tej historii, jeśli szukacie inspiracji i takiego motywującego, porządnego kopa, nie tylko babeczki, słuchajcie, to koniecznie czytajcie Posełki 8 pierwszych kobiet Olgi Wiechnik. Nie będziecie zawiedzeni. A jako, że dzisiaj mamy odcinek kobiecy, to dorzucam Wam 3 inspirujące współczesne kobiety i ich 3 wyjątkowe biografie. Nie jest wcale niczym nowym, że zaczynam od Oriany Fallaci, czyli jednej z najbardziej inspirujących dla mnie kobiet, jakie kiedykolwiek istniały na Ziemi. Fenomenalna dziennikarka, bezkompromisowa, której ostry, wyraźny i bardzo głośny głos niósł się po całym świecie. Margaret Thatcher, również jedna z najbardziej dla mnie inspirujących kobiet, która często niesłusznie jest pomijana, dlatego że stała po innej stronie barykady. A była to kobieta, słuchajcie, która udowodniła, że będąc znikąd, bez konotacji, można stać się jedną z najważniejszych kobiet w Europie i również jedną z najważniejszych kobiet na świecie. To żelazna dama polityki światowej i naprawdę warto dowiedzieć się o niej więcej. I Wanda Rutkiewicz, czyli polski akcent i legenda polskiej himalaistyki, a w zasadzie himalaistyki światowej. Kobieta, która dokonała rzeczy niemożliwych na własnych zasadach i nawet do dzisiaj jej śmierć owiana jest legendą. A teraz razem z wydawnictwem poznańskim zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz posełek do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: kim jest najbardziej inspirująca, współczesna dla Was kobieta? Jestem ogromnie ciekawa, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do kiedy?
do 20 maja, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Czytajcie posełki, inspirujcie się, to są naprawdę wyjątkowe kobiety, wyjątkowe ich historie, powinniśmy o nich słyszeć więcej i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to może jesteście ciekawi nadchodzących premier maja. Koniecznie zaglądajcie do nowego filmiku o premierach książkowych w maju, które nadchodzą właśnie. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mogę mieć jedynie nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji kanału. To co? Do zobaczenia!